Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niepopularnej, a to jest Icarus i to jest Icarus z dodatkiem New Frontier. Otóż widzicie, że została dodana trzecia waluta w grze i dodatek New Frontier mi się wyświetlał taki komunikat wcześniej, teraz nie jestem w stanie go wyświetlić już albo nie wiem jak go wyświetlić, że dodatek New Frontier do Icarusa nie jest takim zwyczajnym dodatkiem. Zobaczcie, że teraz przy wszystkich misjach, jakie tu mamy do wyboru, czyli Open World Missions i Outpost, pojawiły się takie ikonki. Te ikonki oświetlają, określają, czy na danej misji mamy dostęp do misji simple, czyli tych misji dostępnych na planecie. Czyli jesteśmy na planecie, stawiamy sobie taką tablicę i sobie odbieramy z tej tablicy jakby misje, które możemy wykonywać podczas niej. Missions to są te typowe misje, które bierzemy właśnie z tej zakładki Missions. I tu możemy zdobywać właśnie Exotic i Red Exotic. Red Exotic właśnie na zasadzie tej nowej waluty z tego nowego dodatku New Frontiers. Później mamy operacje, no to operacje, no to jest właśnie ten Open World i operacje... Aha, operacje są tylko w Open Worldzie. W sumie to czym są operacje? No dobra, no nieważne. No i w każdym razie egzotika nie możemy zdobywać. Outpost nie pozwala nam nic, natomiast daje nam wolną rękę, czyli nic nas tam nie atakuje, nic nam się tam nie dzieje i tak dalej. Jak widzicie, outpost mam dość mocno poblokowany, dlatego że odblokowanie tych kolejnych miejsc w outpoście jest płatnym dodatkiem. Nie jakieś tam grosze czy coś. No to ten New Frontiers też jest dość drogi. Mam nadzieję, że ten dodatek dużo doda, bo 120 zł za dodatek to naprawdę jest sporo. No i dobra, i tu mamy misję na Prometeuszu. I mamy właśnie Exotic i Red Exotic. Jak widzicie, tego Red Exotica nigdzie indziej nie idzie dostać. No i Prometeusz ma 4 czachy. Tak, Prometeusz jest przekichany. Open World na Prometeuszu ma właśnie te Sample Mission i jako jedyny ma właśnie te operacje. I to jest ciekawe, bo właśnie zalecany przez twórców jest ten sposób ogrywania tego dodatku Prometeusz. Nie zalecają właśnie przez misję i ogrywanie sobie misji. Twórcy zalecają na Open Worldzie otwarcie Prometeusza i wykonywanie operacji sobie na zasadzie właśnie uruchomienia ich z planety, z już jakby dostępnymi surowcami i tak dalej. Co jest bardzo ciekawe według mnie, ale no też interesujące, jak to się rozwinie, tak? No bo jednak to jest całkowicie odejście od tego systemu Icarusa, który schodzimy na planetę, wykonujemy sobie krótką misję, w cudzysłowie krótką, i uciekamy z tej planety. I tak w kółko. Odpalę sobie na Iziku pierwszą misję, zobaczymy jak to się przynajmniej zacznie, może zobaczymy nawet coś więcej. Już sobie raz przygotowywałem się do tej misji, więc ten ekwipunek mam jako tako już przygotowany. Wiecie co? Inna rzecz. Build yourself a small base of operation, unlock build and place a short range radio, crafting bench. Okej. Problem teraz jest taki. Nie mam dostępu do mapy internetowej, bo Prometeusz jeszcze nie ma udostępnionej mapy. Więc ciekawi mnie, jak to będzie działało. Do tego zarąbiście mnie ciekawi, jakby odpalił tą grę na Open Worldzie na hardzie. To by było albo przepotworne, albo mega ciekawe. Ja sobie sprawdzę New Frontier Map. Ciekawe, czy już jest... Już jest gdzieś dostępna. Icarus New Frontiers, Getting in Unity Biomes. On the topic of not working, I have a brand new bit of experimental garbage for you. The UDA is testing out some groundbreaking new tech. Some kind of AI. I think they can replace me with some 8-bit bag of bolts with attitude. Hardly pay me anything anyway. Simple? Yeah. Simply not needed. It's not like I'm some damn Luddite, but hell, I'm more valuable than a talking toaster. It'll be in an OES pod nearby. Go grab the thing. Słuchaliście go? Bo mnie to rozbroiło za pierwszym razem właśnie jak go słuchałem.
i miałem takie, ja pierdziele, takie mega, mega mi się naprawdę to spodobało, te jego teksty właśnie, że próbują go zastąpić jakimś AI, jakimś tosterem, no biorąc pod uwagę właśnie co się dzieje, że wszędzie teraz jest wciskane to AI i wszędzie się to zaczyna pojawiać, no to jakby nic dziwnego, że on coś takiego powiedział. Patrzcie, jak daleko mamy do najbliższych tych, do najbliższych drzew, nie? Tak nas akurat zrespiło. Jakby mam takiego delikatnego cykora, bo faktycznie nie mam zielonego pojęcia, co tu jest. To jest totalny pierwszy raz. Wiecie, to jest bez mapki, bez dostępnych rzeczy, nic, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, mam wyekspioną postać. To jest po prostu jedyne, co w tym momencie mam, że moja postać no, ma już nabity jaki tako spory tam poziom i jest dość mocno rozwinięta, nie? Natomiast poza tym totalnie nic, nie? To jest przerażające i mega fajne. Ta świadomość, że nie macie zielonego pojęcia, co tu się dzieje, co nas czeka, w którym momencie. Nie znamy w ogóle tych gatunków, które tu się pojawią. Dla mnie nawet ten ptak jest nowy, bo ja na Styksie nie byłem. Wydaje mi się, że to jest ten ptak ze Styksa, ale nie jestem pewien. Pierwsze zwierzątko ubite! Oh, jakie wielgachne! Plain Equix Carcass. Ale zauważyliście, że to zwierzątko mnie zaszło. Nie miałem zielonego pojęcia, że on tu jest. Drugie zwierzątko ubite. Kea Carcass. Mam zarąbistego cykora i zarąbiście mi się podoba. I jeju, jak mi tego brakowało po prostu w tej grze od dłuższego czasu. Ta mapa jest w ogóle zielona. Dobra, spróbujmy, czy to jest taka mućka śmieszna, czy to jest raczej... Okej. To już nie był śmieszne stworzonko. To już nie było śmieszne stworzonko, to już stanowiło pewne zagrożenie, gdybym... Ale nie leci z tego T-Bone, czyli to nie jest odpowiednik niedźwiedzia. Okej, dobra. Weźmy sobie w takim razie, skoro mam nazbierane trochę surowców, zróbmy tak. To ze względu, że to jest niebezpieczny teren, to sobie od razu zrobię bandaże i zrobię sobie od razu więcej strzał kościanych. Dobra, no to już wiemy mniej więcej trzy zwierzątka, jakie tu spotkaliśmy. Dobra, tu jest ten karkas, znaczy ten ptaszek. Nie wiem, czy on jest agresywny. Bardzo dużo tlenu tu widzę. Silika też jest pod nosem. To są po prostu włókna. Dobra. Jeśli chodzi o jedzonko... Pomidory! No to... Wow. O, tu się zrespiło w złym miejscu. Trochę przeraża mnie ta woda. Bo nie kojarzę tak dużych zbiorników wodnych w podstawce. Może był jeden taki duży zbiornik wodny, ale tak poza tym to zazwyczaj te zbiorniki wodne wcale nie były takie duże. No dobra, no raz się żyje, nie? Okej. Okay. Weźmy sobie nóż, jakby tu coś mnie nagle... Tam już chyba jest pirania. Czym ty jesteś? Okej, czyli to coś jest odpowiednikiem naszej ulubionej tego na chy. Ale dobra, to już mamy ogarnięte. Dobra, mega mnie to ciekawi. Oczywiście wiecie, jak dostajemy wybór. Czy to coś atakuje inne zwierzęta? Nie. Okej, okay, no Heda pięknie zeszło. Drak. Probably dangerous. I wouldn't venture too far out unless you're equipped to defend. Oh! Z tego czegoś leci T-Bone.
to jest jak niedźwiedź. Gdzieś tu uwaliłem tego świniaka. Dobra. Mamy już trochę sprzętu nazbierane, nie? Mamy tutaj pomidorki. W sumie co mi dają pomidorki? Nie sprawdziłem sobie tego cały czas. One mają jakiś taki dziwny znaczek, widzicie? Tutaj. Estaple. W prawym górnym. Ciekawe, czy to oznacza, że to jest rzecz tylko z New Frontiera? Tak to trochę wygląda. Dobra, czym ty jesteś, co tam się... O, to jest kolejny ten skubaniec. Ciekawe, czy on ma aż tyle życia, że mu wchodzi za 1600 do obrażenia? Collect upgrade from Sinotai. Dobra. Ja sobie pierwsze zabezpieczam teren, zanim zbiorę te rzeczy z tego, bo się trochę obawiam, nie? Że jakbym wziął i po prostu w tym momencie zaczął zbierać te rzeczy, że coś się na mnie rzuci czy coś. Więc trochę się zabezpieczam. Okej. Okay. Co my tu mamy? Prototype UDA Communication Upgrade. This is the third version they've worked on, and it seems only good for basic errands. So, you'll still have me around for a while. Let's see just how awful it really is. Dobra. Weźmy się za wybudowanie czegokolwiek. Biorąc pod uwagę, że tu dość blisko mamy jaskinię, to się nie przejmuję jakoś szukaniem lepszej miejscówki. I wybudujmy sobie to na taki, w cudzysłowie, bezpieczny sposób, czyli na palach. Obawiam się cały czas, czy wiecie, nie zajdzie mi jakieś zwierzę z którejś strony i po prostu sprawdzam każde zwierzę, które się pojawia w okolicy. Ale widzę, że tutaj jest dość spokojnie na razie. Nie widzę tu jakichś problematycznych stworzeń. Tak jak mówię, na razie, nie? W każdej chwili to się może zmienić. Zaraz się okaże, czy nam coś z technologii nowych się nie pojawiło. Tam już coś kolejne. Kurde, ale chodzi tutaj zwierzyny. Trzeba przyznać, że chodzi tutaj zwierzyny, mimo że to jest na Iziku. Ostatnio odpalaliśmy właśnie z Mordorkiem kilka misji na Iziku. To było puściuteńko. To prawie w ogóle tu nic nie chodziło. Takie, wiecie, a można się pobawić, pochodzić, poszwędzać. Takie pierdółki, nie? A teraz ta misja nawet na Iziku, to dzieje się tu trochę. Dobra, to bym chciał sobie zrobić. I te ściany. Do ścian mi brakuje drewna. Of course. Dobra. Ale tu te drzewa... To też nie są takie, wiecie, drzewa jak tej standardowej. Właściwie sam pień po prostu jest trzy razy większy niż... 120 drewna mi właśnie wpadło za pień. Nie wiem, mam wrażenie, że więcej drewna wpada. 60 wpadło za drugi element. Dobra, już mi się skończyło miejsce. Cały czas jestem przerażony po prostu tym, że zaraz coś wyskoczy z którejś strony i mnie zeżre. Nie wiem, ja jakoś tak... Nie napawa mnie ta gra takim wrażeniem, że jestem gdziekolwiek tu bezpieczny, nie? Wręcz całkowicie przeciwnie. Mam wrażenie, że każde miejsce tutaj dla mnie jest śmiertelną pułapką. 8, czyli 7. Potrzebujemy jeszcze do tego drzwi. I najlepiej by było okna, ale widzę, że na okna już mi w ogóle nie wystarczy. I stawiajmy sobie... Te z oknami, drzwi postawmy z tej strony. Okna, okna, okna. Wszędzie daję okna. Nie dlatego, że to jest jakiś patent super mega czy coś, tylko po prostu cykam się i wolę widzieć, co jest z każdej strony. Dobra, na razie potrzebuję to zasłonić i potrzebuję te okna zasłonić, ale to potrzebuję włókna. To nie ma problemu, już sobie bierzemy piąteczka. I lecimy z włóknami. Ciekawe to jest. Ciekawe jest to, że tu jest całkowicie inna szata graficzna. Może ktoś powie, że o, to wzięli tylko, narzucili filtr i zmieniły się kolory i tak dalej. Ale mimo to, nawet jeśli to było tylko to, nawet jeśli to jest tylko taka pierdełka, że zmiana właśnie tych kolorów i tak dalej,
To jest mega. I podejrzewam, że gdybym przyszedł tu postacią, która nie miałaby przygotowanych takich rzeczy, jak moja postać ma, czyli na przykład właśnie tą budlę z tlenem i tak dalej, to mogłoby to być naprawdę problematycznie. Biorąc pod uwagę właśnie to, że gra daje tak dużą ilość tlenu na początek. To może sugerować, że tlen nie jest tutaj jakimś prostym surowcem. Widzicie, że skubaniec, ja mówiłem, tak się rozglądam, tak patrzę tu, wszędzie i tak dalej, a i tak skubaniec by mnie zaszedł normalnie. I to nie wydaje żadnych dźwięków, a przynajmniej ja nic nie słyszałem. Także są lepszymi drapieżnikami na pewno niż misie i nasze ulubione, znaczy no, w sumie ulubione to są misie, szczególnie Mordora. Mordor uwielbia mi się. Dobra, 7, tak? 7 powinno nam wystarczyć. Okej, okay. I jak będę miał już pozabezpieczane okna, to mogę sobie postawić śpiwór. Dlaczego nie chciałem postawić śpiwora przed zabezpieczonymi oknami? Wtedy, gdyby przyszła mi jakaś burza czy cokolwiek, to mogłoby mi rozwalić po prostu ten śpiwór, a tego po prostu bym nie chciał. Prosta sprawa. A teraz mogę sobie okna otwierać, zamykać, jak mi się żywnie podoba. Okej, okay, potrzebuję teraz kamienia troszkę. Jak zwykle zamotany, gdyż nagrywam, nie? I teraz by tylko brakowało 3 uderzenia i cały kamień wpadł do ekwipunku. Nieraz tak mam, a nieraz mam po prostu tak, że stoję przy tym kamieniu i dubię, i dubię, i dubię, i nic mi nie dropi, nie? Czy mi się wydaje, czy widziałem czerwone oczka? Nie, to jakieś małe coś. Marchewkę znalazłem. Marchiewka. Dobra. Zróbmy sobie tak, w formie zabezpieczenia, żeby mi nie zgasło światełko nagle. W formie budowy w końcu czegoś sensownego. Ale to przedmioty sobie zrzucę do tego. Ognisko, żeby w końcu upiec jakieś żarcie, a nie lecieć na pomidorach, których notabene... Nie, zjadłem chyba jednego. Czy mi się wydaje, czy pomidory nic nie dają? Serio pomidory nic nie dają? Weźcie, dajcie coś z pomidorów. Twórcy, no. Nie, że wszystko trzeba upiec. Od razu wszystko piec. Człowiek na początku nie wiedział, że jest w ogóle coś takiego jak pieczenie, jak ogień i tak dalej. Wszystko wpierdzielał surowo i też dawało jakieś bonusy, nie? Na przykład przeżywał. Dobra. Koniec tragicznych żartów. Lecimy z tu żarcie. Weźmy sobie tą marchewkę, weźmy sobie to i to. Żeberka? Niech będą żeberka. Dobra. Na razie potrzebuję tylko marchewy, żeby mieć jakiekolwiek bonusy. Właśnie, przecież ja pomidorka mogę sobie spróbować. Czy pomidorek się upiecze? Consume space plus 30 maximum health. Piecze się pomidorek, fried tomato. Plus 75 maximum stamina. No i to ja rozumiem. Barbecue carrot, raw food, a tu jest fried tomato. No i to rozumiem. Takie bonusiki to ja chcę przygarniać. I to się szybko gotuje. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, bonus z marchewki, bonus z pomidorka. Tu się nam wszystko ładnie upiecze. To się nam zdobędzie. Tu potrzebujemy jedno miejsce na węgiel i miejsce na jedzenie. Spoko. To mamy pozabezpieczane. Tu powinienem mieć zapisane, co potrzebuję, żeby to zbudować, nie? Co oni chcą? Short Range Radio Crafting Bench. Short Range Radio. To jest tu. I potrzebujemy Iron Ingot. Ok, czyli potrzebujemy przetapiać żelazo, czyli musimy wskoczyć na piec. I musimy zdobyć Iron. I skoro Iron Ingot, to znaczy, że nie muszę tworzyć tego. Nie muszę tworzyć. A tam miałem w sumie już zrzucone drzewo. Kowadła, bo jakby to było potrzeba gwoździ, no to potrzebowałbym kowadła, nie potrzeba gwoździ, nie potrzebuję kowadła. Istotna sprawa. Oszczędzająca czas. Jak ktoś wie, o co chodzi i grał trochę w Ikarusa, to wie, że
takie rzeczy są istotne właśnie robiąc tego typu misje, nie? Że oszczędza się czas właśnie poprzez niewykonywanie rzeczy, które niekoniecznie są w danym momencie potrzebne, nie? I to najbardziej pozwala właśnie go zaoszczędzić. Dobra, patyków mam stosunkowo spoko. Nie, okej, okay, spoko. Myślałem, że mało, ale widzę, że okej. Może nie aż tyle. Sobie zrobiłem dużo strzał, a w sumie zostawmy sobie teraz trochę kości, bo nie wiadomo, czy gra mi zaraz nie wystrzeli jakimś innym tematem. A weź jeszcze zdobądź coś tam. Nie, nie, nie. To sobie zostawmy lepiej trochę kości. Tu mam jedno żarełko, tu mam drugie, to sobie wezmę do ekwipunku. I... okej, okay, dobra, to się piecze. Jeszcze sobie weźmy jeden bekon. Zjedzmy go od razu. Bekon daje mi bonus do expa, więc jest git. No i co? Sprawdzamy, czy twórcy dodali coś też w jaskiniach. Uuu. Standardowa menda. Ale stąd widać pięknie tę jaskinię. Wchodzimy dalej, to już nie widać, nie? To tu już przestaje. Ale to jest ten jeden kroczek, który powoduje, że właśnie widać celosięgą jaskinię i jest wypełniona po brzegi surowcami. Ja po prostu czekam, bo ja obawiam się, że tutaj dodadzą coś w stylu, nie wiem, nagle robale respią się na suficie, nie? I zawisają w dół. Taka pierdoła, ale to by była mega. Żebyśmy się tego nie spodziewali w ogóle, jako gracze Ikarusa, nie? Przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, że po prostu są. Jak widzicie, naprawdę sporo czasu spędziłem w tej grze, więc tutaj dla mnie pewne rzeczy nie są zaskoczeniem. I pewne rzeczy bez problemu mi wychodzą. Aczkolwiek są inne, które... no... nie, na przykład jaram się niesamowicie tymi innymi zwierzątkami. To jest pierdoła, po prostu za 20 minut, za 3 misje się całkowicie do tego przyzwyczaję i będzie to dla mnie totalną normą. Ale w tym momencie to jest takie wow, ale bajer, nie? Zrobili coś takiego. Nowe zwierzątka. No tylko za te nowe zwierzątka zapłaciłem 120 zł, więc tak w sumie to nie wiem, czy jest aż taki bajer. Może nie cieszmy się aż tak, bez przesady. 120 zł za 4 nowe zwierzątka. Nie, miejmy nadzieję, że naprawdę będzie tutaj dużo więcej, że ta gra sporo zaoferuje. No i też to, że ta gra ma zaoferować sporo w open worldzie. Czy to ma być takie nastawione w końcu, powiedzmy sobie to szczerze, po takim czasie, na taki bardziej standardowy rodzaj survivalu. Bo jednak brakowało trochę w tej grze tego, żeby móc sobie zejść na planetę, przygotować sobie cały ten ekwipunek, zrobić sobie bazę i robić sobie misje jedną za drugą, wykonywać i tak dalej. Tu zazwyczaj... no, wykonywało się to na zasadzie właśnie schodzisz, wykonujesz misję, uciekasz, no i za chwilę znowu wykonujesz dokładnie to samo, powtarzając dokładnie te same czynności, no, oczekując innego efektu, tak? Definicja szaleństwa. Z Far Cry'a trójki, nie? How to definish the madness. Definition the madness. Tam było. Doing same thing. No, że po prostu wykonywać daną... dobra, ale żebym się popisał. Wykonywać daną czynność wielokrotnie i oczekiwać innego efektu. Nie? Dobra, czego mi brakuje? Kamienia. Czekaj, czy uda mi się go zdobyć, nie przeciążając się. Widzę tlen. Widzę siarkę, silikę. Takie standardowe rzeczy. Tu nic specjalnego akurat nie widziałem. Pod względem tych rzeczy. Dobra, zróbmy na razie jedno. Jak się mi okaże, że potrzeba 60 i mi naprawdę brakuje w tym momencie tych 4 sztuk kamienia, to bym się zirytował. Nie, potrzeba 80, brakuje mi 13 sztuk kamienia. Jeszcze lepiej. Geniusz. Dobra, chciałbym właśnie zdobyć kamień co najmniej na jeden piec. W sumie zdobądźmy od razu na dwa, kichać tak.
bo chciałem zrobić na jeden piec, wybudować go, wyjść na zewnątrz, zebrać na drugi piec i tak jeszcze zrobić drugi piec, żeby się szybciej przetapiało. Jakby było nudno, to zebrać sobie na trzeci piec, ale wydaje mi się, że postawienie dwóch piecy będzie wystarczające, szczególnie, że się przeciążę, bo właśnie myślałem o tym, kurde, bo pójdę zbierać na ten piec, to się zaraz przeciążę tymi kamieniami. A później wyszedłem zbierać na ten piec i miałem takie, jeszcze pozbieram na drugi. I już zapomniałem o tym, że wcześniej myślałem o tym, że się przeciążę. Nie, 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 to już zniknęło, nie? To wyparłem to z głowy. Dobra, i dwa piecyki robimy, także git. Rain reservoir. No, woda tu jest. O właśnie, ciekawe, czy można się zatruć. Na 99% można się zatruć od tej wody. Przecież to jest woda na obcej planecie, nie? To tak już faktycznie na obcej planecie, bo jeszcze na Olympusie i na Styksie to jeszcze gdzieś tam jakaś terraformacja była. A tu już jest całkowicie nie terraform... tu, tak jak powiedział tam na początku narrator, nie? Tu terraformacja się nie udała, nie? Mega mi się to podoba. Po prostu ta narracja w tej grze i w ogóle ten narrator, nie? To mówiliśmy właśnie wczoraj z Mordorem chyba, czy przedwczoraj rozmawialiśmy na ten temat i jest tak genialne te teksty, tak fajnie twórcy stworzyli postać tego narratora, jakby schodzimy na tą planetę, a tutaj jeszcze taki ta-dam, nie? Schodzimy teraz na tą misję, a tu narrator mówi, że chcą go zastąpić AI i jakaś puszka będzie go zastępować, bo nie chcą mu płacić. Mega, nie? To takie naprawdę mega mi się to podoba. No cóż, nakręciłem się niesamowicie. Okej, okay, co my tu mamy? Ogarnięte mamy, przetapiać się przetapia. W sumie ile mi się tego przetapia w tym momencie? Tu mam około 150, tu mam 100, no to 150 plus 100, to mam 250 na 2, to jest... A ja potrzebuję 15. Znowu żem przesadził. Znowu mocno przesadziłem. Dobra, 15 i 8 liny. No to chodźmy pozbierać te. Chodźmy pozbierać trochę włókna. Nie odpuścimy tu nowym zwierzaczkom. Nie ma, proszę pana. Tam jest to dziwne małe coś. Chyba tego dziwnego małego czegoś jeszcze nie ubiliśmy, nie? To przydałoby się ubić chociaż jedno. Ja się później sprawdzę, czy trik z save'ami znowu działa. Dalej działa. I czy można sobie edytować save'y tak na bezczela ręcznie. I bym sobie to zrobił. Tak, wiem, że to jest bezczelne i tak dalej, ale szczerze powiedziawszy jednocześnie wiem, że nie zrobię pewnych rzeczy. Typu na pewno nie zabiję 5000 zwierząt, nie? To dla mnie danego gatunku, nie? 5000 razy zabić to samo zwierzę w tej grze. Tam. Znaczy, no trzeba nazbierać 5000 punktów, no to nie jest dosłownie zabić 5000 razy, ale to jest bardzo zbliżone. Czekajcie, bo już wam pokażę K, L. L to jest światełko, nie? Czemu mnie nie płonie ognisko? Płonie ognisko w lesie. Płoń. Dobra, tu mamy to. Marchewkę w sumie mogę sobie zerwać ostatnią i sobie wezmę Żeberka na tył, fatty bone. W sumie fatty bone nie są nam potrzebne, bo one dają dokładnie ten sam bonus co żeberka, a nie będziemy na tej misji na pewno na tyle długo, żeby sobie to sprawdzić. Dobra, żarcie mam, to mam. Szedłem zbierać na liny. Oczywiście mam na tyle, więc nie potrzebuję, ale szedłem zbierać liny i mnie zatrzymało coś, jak zwykle. Czyli 100 tysięcy rzeczy i pomysłów, które chciałbym wykonać i zrobić, a nie, albo tamto i może jeszcze sprawdźmy, a może jeszcze tu się przejdźmy, a może jeszcze zobaczmy, a może coś. I tak w kółko. Dobra. Przebiegnijmy się kawałek. Jak tu w ogóle teraz wygląda mapa? Tu jest coś różowego, nie? Też jest całkowicie inne, inaczej się patrzy na tą mapę, jak jest zielona. Co my tu mamy? Pygmy lob. No taki ichniejszy królik. Storm Explorer. Okej. Okay.
czym jesteś to, co tam jest. Myślałem, że może jakieś nowe te jedzonko tu znaleźliśmy, ale widzę, że nie. A nie, przebiegłem przez to różowe. Czyli albo jest jedna opcja, nic konkretnego tam nie ma, albo jest druga opcja, to coś jest pod wodą. Co tam chodzi? No to jest ten mały skubaniec, już jednego zabiliśmy i oskurowaliśmy. Właśnie chcę sprawdzić bestiariusz jeszcze pod względem ile punktów wpadło nam za zabicie i oskurowanie takiego skubańca. Widzicie, to nie jest agresywne. Nie no, chyba tu nic pod wodą nie ma. Czym ty jesteś? Zwykła pirania? A, zwykła pirania. Okej. Okay. To zwierzątko nie robi nic. Moa? Serio? Moa tu są? Czy ja tych pomidorów nie zebrałem? Możliwe, że nie. Oczywiście moa statne. Skoro nie wpadło żadne powiadomienie, to nie są to żadne moa New Frontierowe czy coś, tylko to są zwykłe. A nie, moa karkas, widzicie? Czyli czymś się różnią. A once extinct a juvenile moa which never quite made it to full adulthood. Nastoletni moa, który nigdy nie dożył swojej dorosłości, nie? Dużo tych ptaków tutaj lata. Ale to też jest fajne, że dodali w końcu dodali te ptaki, nie? W Styksie też były te ptaki, ale to jest fajne, że je dodali po prostu. Jakby trochę tego brakowało. Dobra, no to nie jest nam w ogóle potrzebne. I żeberka sobie wypełnijmy na full żeberkami. Mięso z rybek mnie totalnie nie interere. I dobra, no i co my mamy? 15 metalu, no to na pewno już mamy przytopione. Ojej. Dużo więcej. Metal, kości jakieś tam, sznurki, skóry. Wszystko, co mamy. I dobra, i to radyjko krótkiego zasięgu. To radyjko się w ogóle chyba robi... Nie, Orbital Exchange Interface. To się robi, żeby ściągnąć do Exotica. Czy to ma być? Must be placed outside. Okej. Chociaż mógłbym postawić mu przynajmniej jakąś tu podłogę pod to. Mission are currently not available. Interact with short range rapier. No to... Hello, Prospector. Simplified Mission Prospector Liaison version 3. Connection verified. Refer to me as Simple. Bloody stupid robot. My function is to guide you through basic assignments for the UDAA. Communication is one way. Not much of a replacement then. Bucket of bolts. Your first mission is to cultivate and harvest one tomato. Seriously? This frequency will be reserved for exclusive automated prospector guide use. Terminating redundant connections. Hold on! What did you call me, you stupid? Sample quality and composition will be used to calibrate APG for future assignments. You will be provided the applicable hybrid seed from an OES in your vicinity. Samples consisting of incorrect genetic material will be rejected. Please begin. Okej, okay, dobra, kazało mi zebrać collect a tomato and farming plot cyanotype delivery pod. Serio, muszę... Ej, no bez jaj. Bez jaj, że oni mi zrzucą ten. Kapsułę. Serio? Zrzucili mi kapsułę, żebym zasadził pomidory. No super. Place farming plot and plant tomato. No tak. No dobra.
No, zasadziłem pomidora. Good start, Prospector. Here, have some praise. Well done. Congratulations. I always knew you could do it. Ma światło i ma przyspieszone rośnięcie i czekamy, aż urośnie. Okej. Nie dziwię się, że ten nasz prowadzący się zirytował, bo jakby bardziej wymagająca jest pierwsza misja na Olympusie niż ta misja od tego. Ale podejrzewam, że tu będzie coś totalnie na przykład porąbanego, że pierwsza misja to będzie: o, przysłaliśmy ci ten, wyhoduj pomidorka, super, wyhodowałeś pomidorka, idź zabij bossa, nie? Czegoś takiego bym się spodziewał. To jest AI, nie? Że to tak by zrobili, ale no wątpię, że tak to zrobią, aczkolwiek to by było zarąbiste. Mega by mi się to podobało. No i co ja mam robić? No i mam czekać, nie? No i co mam czekać? Mogę sobie zrobić więcej farm plotów, jakbym chciał. W ogóle tu jest teraz motyw, że można sobie wykopać te i wsadzić do ziemi. Żeby zrobić łopatę, musiałbym zrobić kuźnię. I zróbmy kuźnię. Dlaczego? Bo nazbierałem wciąż żelaza. I mam za dużo żelaza. Mamy 13 pomidorów. 13 pomidorów. Normalnie. Dobra, no i zestawiam kuźnię. Oczywiście źle. I teraz jakbym chciał sobie zrobić łopatę. Steel header shield, watering can. Watering can nawet mogę zrobić. Ha. Oczywiście potrzebne mi będzie to i to. To. Pewnie patyki i włókna. I gdzie jest? Jest łopata. No i robimy łopatę. A chyba mogę zrobić kamienną przecież. Nieważne. Mamy żelazną łopatę. Jesteśmy epiccy. Iron hammer. Noże do rzucania. No, watering can. Zaraz się mi okaże, że to nie będzie nawodnione i tak dalej. Weźmy sobie watering cana. Gwoździe. No i watering can. Proszę was bardzo. Profesjonalny rolnik. Rolnik prosto z Ikarusa. Jak stoimy z bonusami? Proszę was bardzo. Już mamy. Aha, bonus z marchewki mi cały czas siedzi. Czym ty jesteś? I ty jesteś tym dziwnym małym stworzonkiem. Dobra, no to już zabiłem dwa dziwne małe stworzonka. I sobie sprawdzimy, jak ten bestiariusz nam wzrósł przy zabiciu dwóch i ich oskurowaniu. Dobra. No prawie mamy i tak na to czas. 18.21. W sumie płonie ognisko, płonie. Możemy się kimnąć. Nie mamy na co czekać, tak summa summarum. Dobra, no i jest Green Tomb i Sunlight. Mamy tam jedną trzecią. Dobra, gdzie to jest? Talent Tech 3. Czy się odblokowało coś nowego? Nie. Czy tu się odblokowało? Jest! Obsidian Bolt. Shaped Obsidian. Iron Sledgehammer. Very heavy that can use to break rocks like scoria and obsidian. O. Czyli nowe rodzaje kamienia będą i będzie trzeba je rozwalać sledgehammerem. Fajnie, podoba mi się taki motyw. Obsydianowe narzędzia. Obsydianowe narzędzia inflict burning modifier for 10 seconds. Czyli to bierze i podpala przeciwników. Narzędzia z obsydianu. To ciekawe. Szczególnie, że jakby są dalej niż stal. Dobra, no i widzicie, jest ten znaczek. Obsidian Arrow. Dobra. Heavy Obsidian Chest. Zbroja cała z obsydianu. No to już widzę, że jest dużo rzeczy do zrobienia na Scoria. Czyli Scoria to jest jakiś specjalny rodzaj kamienia dostępny tylko tu. Dobra, a pierwszy tier ja w ogóle sprawdziłem? Tak, pierwszy tier nic nie miał, czyli drugi tier miał sporo rzeczy.
trzeci tier, Cold Steel Blood. Attention prospector, Bolt. A new work order has been received. One of your fellow contractors has been severely injured and returned to orbit for treatment. They have requested help in locating and escorting their pet blueback that was abandoned during extraction. You are advised that once the aforementioned creature has been escorted back to the contractor's encampment, you may make use of any of the supplies left behind. Additionally, the contractor wanted the following message passed to you. Please, please save Daisy. She saved me more times than I can count. It's the least I can do for her. The contractor currently lacks a functional trachea. I did my best to substitute. You may begin. Okej. Okay. Dobra, nie pasuje mi to. Mocno mi to nie pasi. Dobra, ja sobie chciałem się zająć całkowicie czymś innym. Chciałem się zająć tą wodą tutaj, tym podlaniem i tak dalej, a tam mi przypierdzieliła jakąś misję. Wydupiaj nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak daleko. Znaczy, no bo nie mam jako tako jeszcze pojęcia o terenie tutaj i tak dalej, więc nie wiem jak to jest daleko.